Święta Pudencjana była córką senatora Pudensa, u którego gościł w Rzymie święty Piotr. Wraz z siostrą Praksedą z gorliwością grzebały one ciała męczenników, a majątek ubogim rozdały. Prakseda i Pudencjana także z prezbiterem Pastorem i papieżem Piusem I zbudowali baptysterium w kościele w domu ojca i zaczęli chrzcić pogan. Pudencjana zmarła w wieku 16 lat, prawdopodobnie śmiercią męczeńską, i została pochowana obok swego ojca Pudensa w katakumbach świętej Pryscylli na Via Salaria. Jej imieniem nazwano bazylikę w Rzymie położoną przy Via Urbana. Hiszpański konkwistador Miguel López de Legazpi, założyciel miasta Manila, objął to terytorium 19 maja 1571 roku. Ponieważ tego dnia przypadało wspomnienie świętej Pudencjany, Legazpi ogłosił ją patronką tych ziem, które potem stały się Filipinami. Listem apostolskim Impositi Nobis z 12 września 1942 roku papież Pius XII na prośbę episkopatu Filipin ogłosił Maryję Dziewicę pod tytułem Niepokalanego Poczęcia jako główną patronkę kraju, a świętych Pudencjanę i Róże z Limy jako drugorzędne patronki.